W tym filmie zjednoczyłem cały Ultrastan i nim zagram. Więc, cały Ultrastan jest zjednoczony jako Hanat Kazachski, stolicą w Astania. I na ten moment mam 9 tysięcy przychodu, a jak sobie wszystko poustawiam, to będzie, mam nadzieję, że o wiele więcej. 15 tysięcy nie dobija już raczej, ale będzie 14 tysięcy, więc git. Punkty technologiczne ustawiłem tylko w podatki i w wojsko. No, a tamte suwaki to standardowo. No i pora poskipować trochę tury, żeby tutaj mieć jakieś pieniądze na wojsko. Już widzę, że jest inflacja, ale jeszcze póki mam jakiś przychód, to poczekam. I w ogóle co ja bym chciał zaatakować? Bo graniczę z samymi dużymi państwami, takimi jak Iran, Rosja, Chiny lub India. I wydaje mi się, że najlepszą dla mnie opcją, najciekawszą, to będzie się wbicie chyba w Iran, który też tutaj jest w sumie najgorszym państwem z tych wszystkich, a ja w ogóle jestem pierwszy w rankingu. A ty nie zapomnij dać łapki w górę, suba, wbić na mój serwer Discord, wbić na kanał Asewek Plus, wbić na mojego TikToka, do wszystkiego jest link w opisie, oraz zajrzeć opcję wspierający, oraz napisać komentarza z pomysłem na film, z frazą pomysł na film. Więc jestem najlepszym państwem na całym świecie, a tu za mną są Stany Zjednoczone, które są minimalnie gorsze. No dobra, ja zacznę rekrutować wojsko, oraz ten Iran zaatakuje. Okej, mam 93 tysiące wojska. I będę miał potężne długi po tej wojnie. No ale to na spokojnie, bo raczej z nich wyjdę, więc sobie to wszystko zgrupuję. Dobra. I ustawię sobie to na granicy z Iranem. Wojsko ustawione i pora zaatakować pierwsze państwo. W sensie pierwsza wojna na dziś po prostu. Chyba jasno się wyraziłem. Ja startuję mi tam punktu ruchu, by zaatakować na pełnym froncie na Iran. Tu jedna prowincja tak na chwilę pozostanie. No dobra, ale już to jest ogarnięte. I wojsko, które pozostało poza frontem, wysyłam prosto na Teheran. No i tutaj też jeszcze gdzieś obok. Żeby to wojsko tak w razie problemu gdzieś tam w okolicy było. A tutaj jakieś wojsko chce desant robić, no to niech se robi. Chyba sobie poradzę bez tego wojska na lądzie. Oho, 7 tysięcy wojska tam Iran miał. Na ten moment jest tylko 6 tysięcy. Mogłem to wojsko tutaj jakoś jednak wysłać, chwila. Mam nadzieję, że oni mi się tutaj na tą kratkę nie wbiją. Mogę też coś takiego tutaj zrobić. Trochę tam wojska pozostanie poza frontem, ale to dla bezpieczeństwa jest ogólnie. I się chciałbym tutaj już wbić w Teheran i tutaj miasto obok. I tutaj gdzieś mi się Iran tak wbił niefajnie i pokonał jakieś moje wojska. Ale ja tutaj powinienem móc łatwo zainterweniować. Bo tak rozstawiłem te rozkazy, że nie ma żadnych lub we froncie, ale widzę, że tutaj mam naprawdę już mało wojska. Na północy. I jeszcze cudem tam się jeszcze jakkolwiek utrzymuje. Chyba, że już mogę brać od nich wasala. Ja nie mogę. No dobra, no to trzeba atakować. Tu mam 14 tysięcy wojska aż, które jest poza frontem. No tragicznie to wygląda, no ale co? Trzeba mieć po prostu tutaj szczęście. Tu desant jakiś idzie, więc fajnie. Niech on tam idzie. Już mogę brać ich na wasala, bo nie chce mi się tutaj jakoś męczyć z tym podbijaniem. Mogę i mam nadzieję, że się jeszcze tutaj na zaanektowanie zgodzą. No i fajnie, pierwsze państwo podbite. Dobra, tu są jeszcze jakieś rozkazy i pora. I mi wojska w ogóle pozostało? 71 tysięcy, to całkiem spoko liczba. No i dobra, ja bym chciał tutaj chyba bardziej teraz uderzyć w ten Bliski Wschód. Więc mógłbym zaatakować... Mógłbym się nawet tutaj w Europę wbić i teraz wbić się w Turcję. I jeszcze nie podbiłem Iraku i Syrii. Żeby sobie tak tej granicy nie przedłużać. W sumie mogę się tutaj wbić w Turcję, chociaż trochę. Nie zapewniam, że ją całą podbija. Dobra, tutaj trzeba trochę w tej małej tutaj granicy zrobić tą trochę... większą granicę, tak bardziej się rozciągnąć tutaj. Okej, jeszcze jeden tutaj, jeszcze jedna taka ofensywa. 5 tysięcy wojska pozostanie poza linią frontu najpewniej. Oj, desant chcą robić, ale już jestem rozciągnięty najbardziej, jak tylko się da. Ten desant chciałbym tutaj zażegnać. Nie chcę tutaj mieć takich bardzo nieprzyjemnych problemów. Okej. Oni się tam na chwilę wbili, ale szybko stracili swoje tereny. Widzę, że tutaj są problemy trochę z organizacją tego wojska. Straciłem dużo wojska, oni mnie zaatakowali z takim 8 tysięcy wojsk chyba, co jest bardzo dużo. I mają tam jeszcze 4 tysiące i zrobię to może tak. Będę miał nadzieję, że oni tutaj jakoś mało wojska po prostu mają. Okej, problemy jako tako zażegnane, ale widzę, że tu mam dużo wojska poza linią frontu. Okej, tutaj już wchodzę do Europy powoli. Ale myślę, że dalej wbijanie się w Europę nie ma sensu, bo nie chcę mi się nad tymi Bałkanami tutaj znęcać. Wydaje mi się, że wolałbym się już w tym filmie poznęcać bardziej nad Bliskim Wschodem tutaj. No i mam 100%, dobra. Mogę mieć wszystko w konferencji pokojowej? Mogę. No dobra. Więc co teraz? Ile mi wojska pozostało? 39 tysięcy. Może by mi to na Kaukaz cały wystarczyło. Więc zaatakuję ten Kaukaz. Tutaj te wszystkie trzy państwa. A tu mam jeszcze jakieś wojsko, no dobra. Mi się tu pokazało, że mam 36 tysięcy wojska, a mi się zgrupowało tylko 33 tysiące. Po prostu jacyś żołnierze nie brali udziału w wojnie. No ale już teraz będą brali udział. Okej, Azerbejdżan cały już zajęty, więc sobie go od razu biorę i teraz bym zaatakował Armenię. Okej,
I nie wiem, czy tyle wojska, ile mam, by mi na Gruzję starczyło, ale spróbuję. 28 tysięcy wojska mam. Chyba starczy. Ewentualnie się gdzieś wybronią w stolicy albo w okolicy. No w sumie tutaj wszystkie prowincje są blisko stolicy, więc... Dobra, tu już raczej szans nie mają. No i świetnie. Ile mam jeszcze wojska? 12 tysięcy. I mi dług już powoli spada. Bo w sensie tyle wojsko ma, że już nie muszę im płacić i mam całkiem fajny przychód. No ale długi jeszcze są. Więc mógłbym tutaj zaatakować jakiś tutaj ten cały... No już długów nie ma, mogę zaraz zacząć wszystko asymilować, ale jeszcze Katar i to obok, Bahrain, no, zaatakuje. I sobie to wezmę wszystko w konferencji pokojowej. Bo w sumie jak tak atakuje te wyspy, to mógłbym jeszcze tutaj Cypr zaatakować. No i dobra, mogę to zrobić, ale Dania z Rumunią i Beninem nie to Madagaskar, nie Benin. Mi wojny wypowiadają i Rumunia się nie chce na pokój zgodzić. Nie, chciałem dać tutaj Bułgarii zlecenie wojny, ale jeśli Rumunia by się przebyła przez Bułgarię, to by wbili na moje tereny. Więc wszystko, co graniczy z Rumunią poza Bułgarią, tą Rumunię zaatakuje. No i teraz wystarczy chwilę poczekać. A ja mogę zacząć sobie to wszystko asymilować. No i Rumunia została już podbita, a ona została tak podzielona. No i się jeszcze na pokój zgodziła, więc fajnie. A tam też w kątem oka przez chwilę zobaczyłem, że Rumunia całą Mołdawię podbiła, ale Ukraina pomogła tam Mołdawii. Dobra, już nie mam pieniędzy na asymilację, więc wypowiem wojnę najpierw Cyprowi. No i od razu mogę Cyprowi Północnemu też. No i mam 6 tysięcy wojska teraz tylko. No a zawsze to są jakieś dodatkowe tereny. No i dalej mogę zacząć asymilować. W sumie to kontynuować. Poskipuję po prostu trochę tur, aż będę miał dużo pieniędzy, żeby nie musieć ciągle parę tur skipować i parę tur asymilować. I Egipt mi wypowiedział wojnę, no ale się na szczęście zgodził na pokój szybko. Okej, już jest inflacja, ale przychód dalej był fajny, ale już mogę zacząć tutaj asymilować wszystko. Jeszcze 10 prowincji, a przez chwilę już się nie pokazywała ta ikonka asymilacji i miałem nadzieję, że już wszystko, ale jeszcze nie. O, już wszystko? Nagle mi się tak przestało asymilować? Chyba ta. A tu mam jeszcze wojska na terenach chyba, które muszą się asymilować. Jednak nie, no dobra. No i punkt technologiczny, dam wojsko. Dobra, poczekam do inflacji i zacznę rekrutować trochę wojska. Indie mnie atakowały. Ej, no tragedia już to jest. Dobra, mam nadzieję, że oni się na pokój tutaj zgodzą. Nie, no nie zgadzają się na pokój, to jest tragedia. Przecież ja się tutaj przed Indiami nie wybronię, poproszę Chiny tutaj po prostu o pomoc. No ja tutaj chciałem prowadzić ekspansję na Bliskim Wschodzie, a tutaj Indie mi to chcą zniszczyć. Jest to bardzo niefajne. Ale chociaż mam pieniądze, będę w stanie się tutaj przez chwilę bronić. I gdzie jest całe moje wojsko? A ja chyba miałem tragiczną liczbę wojska, no. Dobra, wyrekrutuję coś i poczekam. Najpierw muszę wyrekrutować wojsko na całym froncie. Tak, żebym zaraz był w stanie po prostu tutaj cokolwiek kontrolować. Ale widzę, że oni tutaj jeszcze po 5 tysięcy wojska mają, co jest całkiem sporą liczbą. No dobra, zacznę coś tutaj kontrować powoli. Okej, coś tu się udaje, gdzieś tam się wybronili. Gdzieś tam wygrałem bitwę, ale całe swoje wojsko straciłem, no dobra. Zaraz też widzę tam, że Nepal przejmuje stolicę Indii. Też widzę, że tam, że gdzieś tu Indie płyną na jakiś desant, nie, oni po prostu do siebie wojsko dosyłają. Ale już wychodzę na tej wojnie na plus i się zgodzili na biały pokój. To mi się bardzo podoba. Więc ja to wojsko sobie już po prostu fajnie tak zgrupuję. I będę dalej kontynuował podboje. Mam 45 tysięcy wojska, tyle wojska wyrekrutowałem przez tą wojnę. I to by mogłoby mi gdzieś wystarczyć, ale ja wolę być pewnym swego i dorekrutować zaraz jeszcze coś. Także jest inflacja, ale przychód jest jeszcze git, ale już zacznę i tak coś rekrutować. Nie wiem, czy rekrutować tyle, żeby się jeszcze zadłużać, czy nie. No dobra, mogę jeszcze trochę wojska dorobić tutaj. Po prostu będę miał nadwyżkę żołnierzy. O, ale już tam coś w Ankarze rekrutuję, to jest ewidentnie za daleko. Żeby to wojsko móc jakkolwiek fajnie tutaj skrupować. 175 tysięcy wojska mam. Dobra, to całe wojsko sobie ustawię w jednym miejscu. Okej, tak w ogóle to... A, Rosja ma tutaj wojnę z Chinami. Ja tutaj mam z Chinami i z Rosją bardzo dobre relacje. Zawsze tak jest, że jak dwa państwa mają ze sobą wojnę, to zawsze z jednym mam bardzo słabe relacje, a z drugim bardzo dobre. Ale tutaj z oba państwami się bardzo lubię. Indie się tutaj wbijają w te Chiny, bo Chiny walczą na dwa fronty, a tutaj Bangladesz sobie bardzo wykorzystał na swój plus tą wojnę i podbił też Nepal, a Nepal jeszcze Nowy Dehli chyba okupywał, albo był bardzo blisko okupywania tego. No ale dobra, ja tutaj sobie Irak zaatakuję. Dobra, mogę mieć dwie wojny w jednym momencie w sumie, bo tam mam fajnie ustawione wojsko przy Kuwejcie. Wystarczy, że tutaj tylko raz się ruszę. No i mogę jeszcze sobie tu Kuwejt zaatakować. Już bym chciał sobie tutaj powoli stawiać wojsko na Syrię.
ten Kuwait też by wypadło tu ogarnąć, coś tak przesłać, konferencję pokojową ogarnąć, mogę tutaj wziąć sobie wszystko. No i pora na Syria. Syria już w pierwszej turze zostanie odcięta od dostępu do morza. Fajnie. Jeszcze tylko dwie prowincje, no i świetnie. I podbicie Syrii otworzyło mi bardzo fajne granice, bo tutaj mogę sobie podbić takie chyba cztery tam bardzo małe fajne państwa. Takie jak Liban, Jordania, Izrael, Palestyna. No. Więc to sobie tutaj zajmę. Najpierw Liban. Od razu wchodzę w Izrael. Oni tu na chwilę jedną prowincję przejęli, bo zbyt wcześnie wojnę wypowiedziałem. I chwila, tu już mogę po prostu sobie zrobić tako. Żeby być tutaj fajnie przygotowanym na Palestynę. Mogę tutaj sobie tak ozrobić i chwila. Nie wiem, niech będzie, że tak zaatakuje Jordanię. Mam nadzieję, że oni mi nie uciekną na tą jedną prowincję. Bo nie chcę nic już tutaj rekrutować, nawet sobie pieniędzy nie mam. Mam nadzieję, że ta prowincja z tą nie graniczy. Dobra, uciekli, ale mniejsza w to. No i też się przekonałem, że ta prowincja z tą prowincją nie graniczy. Świetnie. No i sobie biorę wszystko tutaj. Fajnie w konferencji pokojowej i Bułgaria mi wypowiedziała wojnę. Nawet jakby to mnie to niezbyt interesuje, bo już chcę i tak ten film zakończyć. Oni się zgodzili na pokój, więc świetnie.